zrywane, zamalowywane, oblewane farbą. Niszczenie banerów jest stałym elementem każdej kampanii od lat. I to niezależnie od partii, jaką reprezentuje wiszący na nim kandydat. Gdy kampania wyborcza finiszuje, emocje sięgają zenitu. Udzielają się zarówno politykom, jak i wyborcom. Czasami są tak duże, że wymykają się spod kontroli. W ostatnich dniach zdewastowane zostały materiały m.in. w Jaworznie i Katowicach. Paweł Jędrusik. Ofiarą wandali padł m.in. poseł Wojciech Saługa, któremu ktoś zniszczył dwa duże banery znajdujące się na wiadukcie na granicy Jaworzna i Sosnowca. Dziś kandydat do Sejmu wieszał nowe materiały wyborcze. Brudna kampania. Myślę, że nie na tym to ma polegać, żeby niszczyć innych, żeby inni wygrywali, ale no każdy powinien mieć te szanse. To kosztuje czasu, trochę środków. Mamy prawo akurat tu wisieć i prowadzić tę kampanię, natomiast jakiś człowiek pod osłoną nocy z nożem tu prawdopodobnie, bo to nie pierwszy raz, niszczy mi ten baner z jednej, z drugiej strony. I banery drugiej strony też są niszczone, o czym przekonuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel. No niestety poziom emocji u niektórych ludzi jest duży, po prostu akty chuligańskie się zdarzają. U mnie niestety też, no ileś banerów miałem przeciętych, czasami przy mnie ktoś zniszczy ulotkę wyborczą, czy też kalendarzy, który na co dzień stoję i rozdaję w wielu miastach, gdzie do wyborców daję materiały wyborcze, rozmawiam z wyborcami o problemach. Problemy z niszczeniem materiałów wyborczych pojawiają się przy okazji każdych wyborów, bez względu na to, czy samorządowe, czy parlamentarne. Warto jednak pamiętać, że za takie zachowanie grożą poważne konsekwencje prawne. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z usunięciem, uszkodzeniem takiego ogłoszenia publicznego, sprawca będzie odpowiadał za wykroczenie, będzie mu groziła kara aresztu lub grzywny nawet do 5000 zł. Jeżeli natomiast uszkodzenia baneru czy też plakatu wyborczego przekroczą kwotę 800 zł, wówczas sprawca będzie ponosił konsekwencje jak za przestępstwo zniszczenia mienia. A za to grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.